Znajdujemy się dzisiaj w nowym obiekcie, który niebawem będzie już otwarty. Mieszkańcy gminy Konkolewnica będą mogli korzystać z tego właśnie obiektu. Tutaj właśnie Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim uruchamia tak zwany POZ. Jak widzicie Państwo, budynek jest po generalnym remoncie. Wymienione zostały wszystkie instalacje. Budynek został wyremontowany praktycznie od podstaw, nowe instalacje, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, instalacje alarmowe zostały wymienione na nowe. Budynek jest praktycznie przygotowany, w chwili obecnej trwają procedury odbiorowe, sanepid, straż pożarna. Szpital zainwestował tutaj blisko 400 tysięcy złotych. Jest to bardzo wysoki standard i tak jak powiedziałem, za jakieś 2-3 tygodnie placówka zostanie już otwarta, tak aby mieszkańcy gminy Konkolewnica mogli z tego obiektu korzystać. Stwierdzam, że przychodnia jest potrzebna. Rzeczywiście jedna już jest przy głównej drodze 19, a teraz mamy tutaj dzisiaj otwarcie drugiej przychodni. Uważam, że jest potrzebna ze względu na konkurencyjność usług. Ludzie sobie przyjdą, zobaczą, tak jak dzisiaj cały czas mamy ruch. Jakie korzyści będzie miała z tego tytułu gmina? Korzyści będą takie, że przez 2 kolejne lata czynsz miesięczny ZOZ z Międzyrzeca Podlaskiego będzie płacił gminie w kwocie 1221 zł. Od 3 do 10 roku dzierżawy on już będzie wynosił 3581 zł. No takie korzyści, ale myślę, że tutaj niekoniecznie chodzi o jakieś tam pieniądze, tylko bezpośrednio o to, że tak jak Państwo tutaj widzicie, jak budynek wyglądał wcześniej, jak wygląda teraz. Wszystko nowe, piękne, pachnące, więc myślę, że to jest takim jakby korzyścią dla naszych mieszkańców. Czyli współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim układa się dobrze. Tak, to są moje początki, że tak powiem, bo wiadomo, że jestem 3 miesiące wójtem na gminie Konkolewnica, ale tak jak najbardziej, oby tak dalej. Pomysł powstał w ubiegłym roku, jeszcze za poprzedniego wójta, pana Ładnego. Przyszedł z propozycją, że budynek jest niezagospodarowany, a ja jako dyrektor zauważyłem, że to jest szansa dla szpitala. Chodzi o to, że chcemy rozszerzać i poszerzać swój zakres działalności o działalność związane z podstawową opieką zdrowotną. Po iluś tam rozmowach doszliśmy i za zgodą Rady Gminy Konkolewnicy otrzymaliśmy budynek na 10 lat w formie dzierżawy i przystąpiliśmy do generalnego remontu. Remont, całkowity koszt remontu blisko 400 tysięcy, wymienione są wszystkie instalacje elektryczne, hydrauliczne, sanitarne. No i jak Państwo widzą, komfort wykończenia na bardzo wysokim poziomie. Rozpoczęcie działalności ośrodka od początku kwietnia. W swojej działalności będą lekarze rodzinni, pediatra, neurolog, rehabilitant, kardiolog. Wszystko w zależności od potrzeb, dlatego że my startujemy z poziomu zero i musimy zdobyć taką listę pacjentów, którzy by chcieli u nas korzystać z naszych usług. Na tą chwilę będą zatrudnione 2 położne i 2 pielęgniarki. Jedna już pani pielęgniarka jest z Konkolewnicy, druga z Międzyrzeca. Na tą chwilę mamy zabezpieczenie położnej z Międzyrzeca, ale cały czas
szukamy z tego środowiska. Bardziej związujemy się z pacjentami gminy Konkolewnica, bo przecież oprócz POZ-u mamy swój szpital.